Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie na Case Hugu. Zaczynam sobie dzisiejszy odcinek oczywiście jakąś fajną, konkretną bitewką. Dlatego no jeszcze tutaj pozostańmy w klimacie halloweenowym i wrzućmy sobie skrzynkę, dajmy na to taką w sztukach 5 może. Do tego nie będzie to skrzynkę 40 zł również w sztukach 5. No i dorzućmy właśnie tutaj dwie takie, te 3, albo nawet no, troszkę więcej. No i nie będzie jeden witchcraft tutaj. Chociaż czekaj, bo ja mam się naokoło, może nie wiem, czy ja chcę aż tak ryzykować. Ale dobra, to odbierzemy sobie najwyżej jakieś daily, jakieś nagrody za level, bo coś tam pamiętam, że było. Bo grając oczywiście na stronie, możemy sobie odbierać specjalne właśnie nagrody. Po odbiciu oczywiście levela możemy sobie skrzynki daily otwierać. No i oczywiście jak gramy na stronie, no to możemy sobie każdy zdobywać, który w dowolnym momencie możemy sobie za free odebrać. Więc zobaczmy, jak nam tutaj oczywiście pójdzie. Skrzynek bardzo dużo, bo 24. No i mamy hiperbestie 257 zł. Więc jakiś tutaj no proficik zgarniamy już powoli ze skrzynek. No nie były to najtańsze skrzynki, tak? No najtańsze lecą teraz. Więc jakbyśmy tutaj jakąś, nie wiem, dziewiątkę autotroniki dostali, no ja bym się nie obraził, tak? Jest 5-7, no jest to 11 zł, więc szału nie ma, kolejne otwarcie. No ja mówię, no to jest skrzynka za 4 dychy, więc ja tutaj nie oczekuję fajerwerków. Ale jakby coś właśnie sypnęło mocnego, no to no, no byłoby spoko, tak? 70 zł dostaliśmy kałaszka. Oczywiście przypomnę w konkursie na skina, tak? Jak chcesz wygrać, to z dzwonem łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz. No i użyj oczywiście kodu Croxy na KSAGO, jak oczywiście osobom pełnoletnim jak chcesz. Logujesz się wtedy z linku z opisu, bądź gdzieś oczywiście magiczny tutaj zielony plusik w prawym górnym rogu. No i oczywiście kodzik Croxy, przez Mike spisujesz, a kodzik Croxy dajcie oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Przed każdą wpłatą możesz sobie oczywiście kodziku użyć i zawsze 10% więcej dostaniesz. No i na start, no już użytkownicy dostają dwie skrzynki na start za free, więc no to jest w ogóle super, w ogóle sprawa. Więc zobaczmy tutaj, no 300 zł blok do MNczki za 150, no jest to w porządku, tak? No skrzynka 400, więc można by było oczekiwać od niej, no ciut więcej, ale wow, jest MNczka fade, dzień dobry. 2100 zł z tej skrzynki, no i patrz, jak powtarzam, że ta skrzynka lubi dawać, ale nie mi, no to dzisiaj, no dzisiaj tutaj chyba jakiś dzień dziecka mam. Zobaczmy, kolejne otwarcie, no gloczek za 200 ponad, no jest to stat track, więc coś tam kosztuje, MK 500 zł, no ładnie, faktoryniu. Player 2, kolejne otwarcie, redline, ale tutaj ten deagle 500 zł ponad, no ostatnia skrzynia leci, no powiem tak, no, no jak się okazuje, no inwestycja w tą battle, no super sprawa, naprawdę, wygraliśmy 11 koła, no to jest profit, jakiego tutaj oczekuję od Case Huga, tak? Idziemy sobie na skrzynki normalne, no ja bym wjechał w tą skrzynkę właśnie za 4 dychy, tylko że właśnie, włączamy trip joker i 5 takich naraz. No 2500 zł kosztuje wtedy taka skrzynka, no ale zobacz, no to jest instant profit, więc o coś takiego właśnie mi chodziło, odpuszczamy tą skrzynkę, no i teraz może otwórzmy sobie tą za dwie dyszki, no i zobaczmy, czy tutaj faktycznie też uda nam się, no powiem tak, no wow, no to jest otwarcie, jakie oczekiwałem. 5x udało nam się zarobić to, co wydaliśmy. No powiem tak, no te tańsze skrzynki na buście to jest naprawdę, no póki co się nie zawodzę na nich, tak? Zobaczmy na bitwie jeszcze jakąś pewną skrzyneczkę. Tylko wiecie, nad czym ubolewam bardzo? Że tych skrzynek właśnie na trybie Joker nie da się ich na bitwę wrzucić. W sensie, no halo, panie Kejsek, weźcie zróbcie coś, żeby dało się to na battle wrzucić, to wtedy w ogóle już będzie super i wtedy no w ogóle uraz majcenie będzie fantastyczny, tak? Tych bitew. No dobra, zróbmy sobie może bitwę teraz 2 na 2 i weźmy sobie City Side, tak klasycznie, tak rzadko terro gram, chociaż chyba w CS-ie wolę po terro śmigać, wydaje mi się. Zobaczmy, no tutaj terpa 2000, oj, ale tutaj czekaj, spada blazik, więc wow, no naprawdę fantastycznie, no tutaj 1000 zł, 1400 ma bot poker, 650 zaledwie bot troll. No ale my też za dużo nie mamy, no mamy kafla teraz lekko ponad. Zobaczmy, bo dużo skrzynek przed nami, między innymi właśnie skrzynia Snurty i Golden Dragon, tam się naszczają, tak? Mamy rękawice, no to jesteśmy kierowani przez bota bułę.
ewidentnie prawie 8 tysięcy złotych w naszym ekwipunku, łączonym oczywiście, więc zobaczmy, lecimy dalej. No i ja tutaj też nie odstaję, tak, no 1800 gamma Doppler, bardzo fajnie póki co, no tylko fajnie jakby przeciwnicy też coś dostali, żeby wiesz, żeby no tu powiększyć pulę wspólną, tak. Zobaczmy, jest awka, chciałem zobaczyć w ogóle, kurczę, tą awkę w grze, chyba sobie wypłacę któregoś dnia. Jest flip knife, no nawet tutaj 3 flip knife poleciały. No, dla mnie najlepszy, tak, no dla wuja. Bayonet Slaughter, też 2000 zł, no bardzo ładnie tutaj leci, ostatnia skrzynia. No i to jest bitwa wygrana, stary, no i wygraliśmy po 15 koła. No deklasacja, tak u naszych przeciwników rozpierdzieliliśmy, że to jest naprawdę hit. I mamy 24 koła, no fantastycznie póki co mnożymy ten profit, więc no tak trzymać, trzeba sobie powiedzieć. No ja bym rzucił skrzynię in love, teraz może sztuka 4, nie będzie poker, bo dano go w sumie nie grałem. Snurty, Golden Dragon i nie będzie jeszcze Sushi Master i no dorzutnicy, żeby bitwa była za te 15 koła, no to nie będzie Tiger Knives, 15 koła i 9 złotych, taka bitwa, również zagram sobie 2 na 2, no i zobaczmy jak nam oczywiście tutaj skrzyneczka zakręci, zobaczcie jak się kręci, bot była znowu u nas, bot i samo i bot troll w drużynie przeciwnej, zobaczmy, skrzynia in love na pierwszy ogień, 4 takie skrzynki, jednej koszt to 1100 57 zł, więc zobaczmy, nie się kręci pan. No jest Huntsman, ale co nic niesamowitego, tak szczerze, z tych skrzynek. No tym bardziej, że dostajemy teraz bardzo mocno na dziurę, bo nasi przeciwnicy łącznie no 4 koła w jednym otwarciu trafiają, tak? No to jest naprawdę, ja myślę, że to jest jakaś, nie wiem, AWP Prince, co ja to był, AWP Grafit za 700 zł niecałe. No nieźle zostałem strollowany. No dobra, no po survivalu, ale no co to nam tak naprawdę zmienia teraz, jak mamy no straty naprawdę gigantyczne, no moi przeciwnicy 14 koła prawie, my mamy 9, to jest no 4 koła straty, tak? No nie opłacało się ewidentnie, no profit, który udało nam się zrobić, no właśnie poszedł, że tak powiem, daleko hen, więc zobaczmy, no jeszcze dwie skrzynki, 1400 zł, no może coś tu... No może by się coś zmieniło, gdyby nie te wajsy. Ostatnia skrzynia za 400 zł. No tu się już niestety nic nie wydarzy. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że najważniejsze jest wiedzieć, kiedy przestać. Dlatego ja dzisiaj odpuszczam. Zostawiam 9 koła na następny film i widzimy się już jutro.